uwaga, teraz już o szczęście trzeba grać. Fabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Fabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Gdzie moje oczy masz, za głowę chodzę, ktoś inny będzie je miał. Tle zatem zmieniam kart, na jednej drodze. Czy ktoś postawi mi plan? Gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać. Czuję wraz, ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj. Zarywa w noce piękne, jak zły, po drodze głupie listy do ciebie. Od jutra będę wolny, jak nikt. Moim kafedę pali, zarywa w nocy biegnę, jak zły, po drodze głupie listy do ciebie, od jutra będę wolny, jak nikt. Moim kafedę pali, co za bezczelny ty, o, co chyba o mnie, czy robi swoje to styl, grała tę zwiążę i a. Tyle w drodze, swoje mi ratuj i ty. Gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać. Czuję wraz, ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj. Zarywa w nocy biegnę, jak zły, po drodze głupie listy do ciebie, od jutra będę wolny. Z tygodnia na tydzień robi się to coraz nudniej. Te gry takie monotonne. Mają już chyba z kilkaset lat. Przepraszam bardzo. Proszę natychmiast opuścić to pomieszczenie. Proszę się odsunąć. Wie pani, kim ja jestem? Do mnie nie wolno się tak odzywać. Powiedziałam, odsunąć się! Nie widać? To nasza nowa gra. Nie przeszła jeszcze dokładnych testów, ale na moje oko robi wrażenie. Zasady są na stole. Życzę miłej zabawy. Gra w obliczu zagłady. Gracie na własną odpowiedzialność. Jaką niby odpowiedzialność? Że niby się uzależnimy? Żarty jakieś. Słuchajcie, drodzy herosi, przed wami 6 etapów gry. Każdy z nich jest inny. Aby przejść pomyślnie każdy etap, wystarczy go przeżyć. Każdy z was wcieli się w postać i zostanie nią przez chwilę. Dzięki temu poczujecie na własnej skórze dreszcz i zagrożenie. Wyciągnijcie 6 wybranych klocków i otwórzcie koperty w odpowiednich kolorach. Pamiętajcie. Gracie na własną odpowiedzialność.
Warunkiem rozpoczęcia gry jest jej zakończenie. W przeciwnym razie nie wrócicie do swojego ciała. Czy ktoś to w ogóle rozumie? Totalnie bez sensu. Kto by się przejmował jakimiś plockami? Dawaj, bierz pierwszy. Czekaj, a tak w ogóle to gdzie reszta? Napisali coś jeszcze na odwrocie. Jeden etap to nie jedna historia. Będzie ich znacznie więcej. W pewnym momencie zaczniecie znikać. Inni gracze wrócą do was, ale pod inną postacią. To tylko część gry. Czyli nie mamy się czym przejmować. Wyszli to wrócą. Ja zaczynam. Wyciągnęłam i co? Teraz koperta. Pierwszy etap przed wami. Zasady znacie, kochani. Co ma przeminąć, to przeminie. Zła władza szybko minie. Świat płonie i umiera. Starożytności wolność to wysoka cena. I co teraz, co to znaczy? Rozpoczynamy grę w obliczu zagłady. Ważna, pełna pomysłów, śmiała, a zarazem przebiegła, mająca w miejsce każdego przestarzałego projektu trzy nowe w zanadrzu, zimna i rzeczowa w czasie walk i niebezpieczeństwa. Decyduje szybko, a nawet sprawiedliwie, o ile pozwoli na to jej mściwość. Wasza Izyda was wita! Żal mi wrogów Egiptu! Żal mi ich, gdy Egipt i Rzym są razem. Te żmije nie doceniają naszej boskiej unii, mądrości, bogactwa, łaski naszych bogów. Przysięgam wam, że każdy, kto zagrozi naszemu boskiemu związkowi, od razu pożałuje dnia, w którym się urodził. Cezarem być, rzecz marna. On nie będąc fortuną, jest pachołkiem jej, narzędziem jej woli. Wielka rzecz jest uczynić to, co innych czynów kresem jest. Stój! Stój, dostojna pani! Nie czyń sobie tej wielkiej krzywdy. Jesteś ocalona, a nie zdradzona. Co? Co? Ocalona od mąk przewlekłych? Kleopatra, nie chcę źle mojemu panu za jego szlachetność płacić swoim samobójstwem. Niech świat ujrzy jego szlachetność w pięknych czynach. Na wypadek twojej śmierci ona stanie się bezsilna. Gdzieś jesteś, śmierci! Przyjdź tu! Przyjdź i zabierz królową! Wartą więcej niż tłum cały żebraków i niemowląt! Niech Cezar czyni, co jest w jego mocy, a ja śmiertelny dom
wzburzę. Nigdy więc, panie, ja z podwiązanymi skrzydłami na twojego władcy dworze nie będę służyć. Jakiś wiecie, koniecznie pragnie stanąć przed twoim obliczem. Niech tu przyjdzie. Cóż masz pięknego robaka Nilu zabijającego bez bólu? A już ja mam ci, ale bym nie radziła wam go dotykać, bo jego ukąszenie bywa nieśmiertelne. Kto od niego umrze, przychodzi do zdrowia rzadko, albo i wcale nie. Daj szatę, włóż koronę na me skronie. Zaczynam tęsknić za nieśmiertelnością. Już sok egipski grom tych ust nie zwilży. Jak balsam słodkie, jak wietrzyka tchnie niełagodne, miłe jak... I na cóż czekać? Świata dokąd zmierza, bo nie daj Boże prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierza, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, quo vadis domine, quo vadis domine, quo vadis domine. Dokąd zmierzasz, panie? Quo vadis domine, quo vadis domine, quo vadis domine. Dokąd zmierzasz, panie? Biada ci, morderco żony i brata! Szatanie, będziesz umierał w przerażeniu. Przebrała się twoja miara. Ty żywy trupie! Czas twój zbliża się, będziesz potępiony! Cisza! Nie pozwolę, żebyście tak tam nie mówili! Wierzę w Boga, który jest jeden, wszechmocny i sprawiedliwy. Światem włada Bóg, nie Nero! Marku, jak dobrze, że jesteś. Już nigdy się nie zostawię. Ocalę was wszystkich. Ziemie moje to wasze ziemie. Domy moje to wasze domy. Zaufajcie mi. Twoje ognisko moje. Ludzie mordują się koło cyrku! Niewolnicy i gladiatorzy uderzyli na obywateli! Dopełniła się miara, a klęski będą jak morze nieprzebrane. Weź tą, którą Bóg ci przeznaczył i ocal ją. W Rzymie pożar! Większa część miasta w płomieniach! Panie! Nad miastem morze płomieni, ludzie mdleją, szaleństwo rzucają się w ogień. Nareszcie ujrzę płonące miasto. Oh,
Co to ma znaczyć? My chyba jesteśmy w innym świecie i podróżujemy w czasoprzestrzeni. A jeśli my naprawdę tego nie przeżyjemy? My non-stop będziemy dostawać nowe role. Nawet nie wiemy, co będzie dalej. Musimy wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Nie możemy tego po prostu skończyć? A pamiętasz zasady? Musimy ukończyć tą grę. Dobra, idę wykonać kolejny ruch. Władza nie daje szczęścia. Władców serce puste i zimne. Sułtanka, władczyni wielka i potężna. Więc poznaj prędko jej imię. Witamy w XVI wieku. Ja, niewolnica z Rusi sprzedana do osmańskiego Seraju. Ja, niewolnica, która Dnieprem przepłynęła nad Morze Czarne. Ja, niewolnica, której zabito matkę, ojca i wszystkich, których kochała. Ta, która każdego dnia modliła się o śmierć i poznała największe okrucieństwa tego świata. Ta, która w jeden dzień wylała morze łez. Samotna i wiecznie nieszczęśliwa. Z niewolnicy stworzyłam sułtankę i stawiłam czoło losowi. Mija tyle czasu, a między nami nic się nie zmienia. Czyż nie? To ty się nie zmieniasz. Od kiedy pierwszy raz cię ujrzałam, ujrzałam w twojej duszy płomień, który cały czas się pali jak smok siejący ogniem. Spalasz wszystko wokół siebie. Powiedzcie, czy na mojej twarzy widać strach? Rola sułtanki jest jak sztylet, tylko że z dwoma ostrzami. Przybyłam tutaj z innego kraju i zawsze broniłam imperium, narażając własne życie. Moje imię było inne, mój język był inny i moja religia była inna. Nikt i nic mnie stąd nie wypędzi. Nic oprócz śmierci! Nie, ja mam dość, nie mam siły! Musimy grać dalej. Im szybciej skończymy, tym lepiej. W imię wolności warto walczyć i zwyciężać. O duszę walczą anioły i diabły. Lepiej ich słowa zapamiętaj. Biedna zniewolona tak chce się wyzwolić. By wolności posmakować, musi się uwolnić. Potrzeba siły. Potrzeba mocy. Nawet wesele może cię zaskoczyć. Prosiliśmy Boga, by cię oddał w ręce wroga. Samotność mędrców mistrzyni. I ty w samotnym więzieniu, jako prorok na pustyni, dumaj o twym przeznaczeniu.
Śpiewajmy nad sennym, my, nocy synowie, osuszmy, aż będzie nam sługą. Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po głowie, nasz będzie. Modlono się za tobą na ziemi i w niebie. Wkrótce muszą tyrani na świat puścić ciebie. Ty będziesz znowu wolny. My oznajmić przyszli. Będę wolny. Pamiętam. Ktoś mi wczoraj prawił. Pilnujmy! Pilnujmy myśli! Podwójmy napaść! My podwójmy straże! Podwójmy! Czy zła myśl wygra? Czy dobra pokona? Jutro się w dziełach i mowach pokaże. Jedna chwila tej bitwy wyrzeka na całe życie o losach człowieka. Będę wolny. Tak, nie wiem skąd przyszła nowina, lecz ja znam całe zwalne z rąk moskwiecina. Łotry tylko zdejmą mi z rąk i nóg kajdany, lecz tłoczona dusza, ja będę winany. Żywy, lecz dla mojej ojczyzny umarły. Deo optima maxima. Gustaw zmarł 1 listopada 1923. Tu narodził się Konrad, bojownik sprawy narodowej. Każdy z was może, więziony myślą i wiarą, udźwigać i zwalać trony. Lata 60. XIX wieku w guberni Czernichowskiej Imperium Rosyjskiego. Wolność do piekła. Byłam z mężem tylko jeden, jedyny dzień. Rodzice po ziarenku zbierali na nasze wesele, aż w końcu pobraliśmy się. Następnego dnia zabrali mojego męża do wojska. Wykręcili mu ręce i powieźli Bóg wie dokąd. Doglądałam go, ale nie wyczekałam się. Po jakie licho mi wolność, skoro teraz nie jestem ani wdową, ani żoną. Bardzo mi przykro. Nie chciałabym tak skończyć. Ty, dziecko, musisz zadbać o swoją przyszłość. Wiem. Padnę chrzestnej do nóg i poproszę o wyzwolenie. Matko chrzestna. No powiedz to. Śmiało! Przecież masz nas dość! Postanowiła cię opuścić, mateczko! I wybłagać u ciebie wolność! Po co ci wolność? Źle ci u nas? Ależ skąd? Matko chrzestna! Dlaczego mnie dręczysz? Kochałam cię jak cuk! Powiem ci, po jej śmierci nie będziesz miała tak dobrze. Matko Boża, w tobie pokładam nadzieję. Skrusz serca złych ludzi. Daj siłę i pokorę wszystkim nieszczęśliwym i cierpiącym niewolę. Wybaw mnie, sieroty bez matki i ojca, od nienawiści i ludzkiego gniewu. Polecam się twojemu miłosierdziu i opiece. Amen. Podejdź tutaj, twarz bez wyrazu, figura marna. Warta jesteś swojej ceny? Jaki jest twój pożytek w gospodarstwie? Co potrafisz? Odpowiadaj. Książki czytam, mówię po francusku. To mi się nie przyda! Co jeszcze? Potrafię śpiewać. Nie przydasz mi się! Pójdziesz w polu pracować u mnie, nikt chleba
Matko Boża, jeśli są to moje ostatnie chwile, to niech śmierć moja będzie szybka. To był wieczór Państwu. Pochwalony. Tu wszystko na litości. Klina, po ojciec doba. Radczyni jestem, z Krakowa. Macie syna? Tańcuję tam. Niech się bawi, są tam dziewki, niech je stają. Jakoś mu nie idzie sporo, bo się ino pogapuje. Panowie dziewek się boją. Zagad tu jak zawsze niesie i nalazcie, że tańcuje. Wyście sobie, a my sobie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Hej, ja się bawiłem w przódzi. Teraz bym ją jeszcze chciała. Coraz więcej potrzebić. Żeniła bym, wydawała. A cóż tak, gosposiu na roli? Czyście sobie już posiali? Tyle czasem się myśliwo. A mieliście dobre żniwo? Dzięki Bogu, tak to było. Zawsze się co przecie zgadnie. Dobrze sobie wyglądacie. Oj, ta pani ty jest niemalnie. Jeszcze się widzicie, młoda? Jak po Marcinie, Jagoda. Może jeszcze się wydacie? A cóż się tam pytacie? My jesteśmy jak przeklęci, że nas smarać wolęci. A to, co nas tu otacza, zdolność nasza przeinacza. W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla piasta. A bo chłop i ma coś z piasta. Coś z tych królów piastów wiele, bardzo wiele z piasta. Chłop potęgą jest i basta! Przyszłam na chwilę, gdzie ta chata rozśpiewana przybiegłam jak ćmy, jak motyle. A jak będę zakochana, przyślę panu list i klucz. A włócz się, poezjo, włócz, od komory do komory, od ogrodu róż. Patrz pan. Róże na ogrodzie owitą w chochoł ze słomy. Zmówię chochoł, każę przyjść do izb, na wesele tu. Sproś pani, jakich chcesz gości. Zaproście tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia i śpiewy. Dla nas samych dość za wiele. Przyjdź chochole na wesele. Sprowadź jeszcze kogo chcesz. Ciesz się z nami, ciesz się, ciesz. Słysz na chłopy, chodź na patrzeć! Jakieś wojsko w ogniu stoi, całe pole pod Krakowem od kosików się roi. Wał turety! Boże chron! Słuchajcie, wytężcie słuch, był u mnie duch. Wernychora! 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 Kazał broń. Broń kazał brać. Cóż to? Co to? Czy poświęci? Wszyscy stoją jak zaklęci. Prawda, żywy Bóg, przecie miałem zadać wróg. Kaj się zadłuż do ty róg. Został mi się ino sznur. Jak ci spadła czapka z piór? Tam się chylnął po tę czapkę, to mi może się odwinął. Miałeś, chłopie, złoty róg. Miałeś, chłopie, czapkę z piór. Czapkę zełba wicher zmiotł, to ich lęk i strach tak wziął. Posłyszeli ducha głos, rozpiął się nad nimi los. Jak ich zwolnić od tych mąk? Powyjmuj im kosy z rąk.
Ja muzykę zacznę sam. Tęgo gram, tęgo gram. Tańcuj, tańczy cała szopka. Tańcuj, tańczy cała szopka. Jezu, Jezu, zabił kur. Ludzie, chytcie broni, chytcie koni, chytcie broni. Miałeś, chamie, złoty róg. Miałeś, chamie, czapkę z piór. Czapkę wicher niesie, róg huka po lesie. Został ci się ino sznur. Został ci się ino sznur. Miałeś, chamie, chamie, złoty róg. Miałeś, chamie, złoty róg. Miałeś, chamie, złoty róg. Co to było? Dlaczego to trwało tak długo i wszyscy byli gdzieś indziej? Nie wiem, ale tracę nadzieję, że dokończymy tę grę wszyscy razem. Pora na kolejny etap. Okej. Etap czwarty. Wojna boli, niszczy życie. Ludzie, wsie oraz miasta. Zapamiętaj te emocje. Wolność jest niczym łaska. Tylko nie wojna. Wojna będzie. Same chłopaki się ostatnio godziły. Same nieszczęścia na tych polskich ziemiach. Żadnej swobody. Na wsi zawsze będzie to samo. Przyjdą, zagrabią, a czego nie wezmą, to spalą. Dlatego trzeba walczyć. Walczymy każdego dnia o swoje. A Polska niepodległość? Musimy walczyć o ojczyznę. Ruski odejdą, Niemcy odejdą, a u nas co? Same trupy zostaną. Bez wojny i tak śmierć jest. Mamuś, zarządzę mobilizację. Nie pakuj się w to, synku. To kogo innego pozwól z rodziny, a przecież ja... Uciekaj, nie pakuj się w to, proszę cię. Ja nie mam dzieci. Ja chcę walczyć, ja chcę to zmieniać. No to zmieniaj, ale dlaczego tak? Tych samych wrogów mamy, Niemców przecież. Ale nie daj się zabić, obiecaj mi to. Dobrze, mamo, obiecuję. Wrócę, jeśli mamy martwi. Żebyś ty tylko Polaków nie musiał zabijać. Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari w uznaniu dla czynów wybitnego męstwa i odwagi dokonanej w boju, połączonych z poświęceniem się dla dobra ojczyzny, oznaczony pośmiertnie starszy szeregowy kajetan. Babciu!
tutti i militari, oi lui l'unison con noi. Na grubci krzyży dali, a życie odebrali, oi lui l'unison con noi. Nic nie mam, domu nie mam, męża nie mam, szczęścia nie mam. Dlaczego tak mówisz? Przecież masz rodzinę. Boję się! Wszystkiego się boję! A co u ciebie? Co tam w Warszawie? Nie ma już Warszawy. Widziałem miasto w płomieniach. Ludzi umierających w ruinach. Bomby spadające na kościoły, szkoły i szpitale i trupy. Nie ma już Warszawy. Cześć. Nieciekawie się porobiło. Niemcy otoczyli dzielnicę żydowską murem. Wsadzili nawet pomnik Chopina. Wszystko wysadzą. Wysadzą cały świat. Nie rozumiesz tego? Oj, zatek na Francję. Oj, drogo zapłacą. Ty nie masz innych hobby? Ręce to już ci się jak u jakiejś starej chłopki zrobiły. Jestem
chłopką, czy tego chcesz, czy nie. A ty zamiast narzekać, znajdź pracę. Pieniądze mamy tylko z tarcia ziemniaków i tylko ja zarabiam. Przesadzasz. Niedługo będziemy żyli jak królowie. Spodziewasz. Róża, Róża, co ty robisz? Gdzie biegniesz? Życie ci niemiłe? Niech mnie pani puści! Proszę mnie zostawić! Nie pamiętasz mnie? Studiowałyśmy razem. Pamiętam. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Zobacz, traktują mnie jak jakieś odznakowane bydło. Uważaj na nią, Volksdeutschka. Słuchaj, boję się, że już nigdy nie będzie dobrze. Będzie. Nie wszyscy doczekają, ale będzie. Tylko nie wolno siedzieć bezczynnie. Powiedz, nie chcieliście w tej sytuacji wyjechać, kupić wizy amerykańskiej? Chcieliśmy, ale ojciec jest idealistą. Wierzył, że Niemcy to cywilizowany naród i nic nam niby nie grozi. Powtarzam ciągle, że tutaj zawsze było nasze miejsce. Było. Dokładnie było. Nasza historia jest pełna trudnych momentów, ale w końcu wszystko wracało do normy. Zobaczycie! Jeszcze Anglia i Francja się o nas upomną. Jaka Anglia? Jaka Francja? Wszystko powoli przestaje istnieć. Oj, na mnie już pora. Będę się zbierać. Może do mieszkania. Do zobaczenia. A pani tu czego? Po co się tu kręci? Mieszkam tu od niedawna. Przyjechałam. Chociaż dobrze, że Polka. Jak może pani tak mówić? Z setkami się będzie przyjaźnić. To jest lepiej się wynosi razem z nimi, tam gdzie ich miejsce. A gdzie jest ich miejsce? No właśnie. Słuchaj, dobrze, że jesteś. Strasznie się patrzy na to, jak oni cierpią. Są tacy bezradni. Słuchaj, dam ci dobrą radę. Do naszego dobra powinnaś ograniczyć z nimi kontakt. Wiesz, ilu Żydów mieszka w Warszawie? Wszystkich mieliby zabić. Słyszałaś? Niemcy chcą nas zamknąć w getcie, żeby nie oglądać Żydów na ulicach. Chcą nas izolować, jakbyśmy jakąś chorobą byli. Jak świat może na to patrzeć i nic z tym nie zrobić? Córciu, uspokój się. Co uspokój się? Co uspokój się? Ja nigdzie się stąd nie ruszam i koniec. Obawiam się, że musimy się wakować i za szybko. W obliczu Boga Wszechmogącego. W obliczu Boga Wszechmogącego. Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Stać nieugięcie na straży jej honoru. I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił. I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił. Aż do ofiary życia mego. Aż do ofiary życia mego. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Od teraz jesteście żołnierzami Armii Polskiej walczących w konspiracji. Waszym obowiązkiem jest walka, nagrodą zwycięstwo. Zdrada karana jest śmiercią. Przejdziecie szkolenie i podlegajcie do rozkazu dowództwa. Waszym bezpośrednim dowództwem jestem ja. Rozumiemy się? Tak jest. To jak to tam było? Ku chwale ojczyzny.
Dużo miłość ogona wola, słyszano po schodkach w dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierzki włożyły strój. Błękitna chustka marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka z kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyna z granatem w ręce, dziewczyna w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, wolno się kolorą kraj. To broni dziewczyna kochana, to broni chłopaku mój. Ten wolna będzie Warszawa, to broni po wolność na bój. Pośpani na starówce, tam poczta goni się. I spisze za nim kartuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem wspomnę słowa jakiego strzę. On z batalionu Sośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, wolność o honor kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Ten wolna będzie Warszawa, to broni o wolność na bój. Odwagą biorą udział w likwidacji okupantów i kolaborantów. Zdobywają broń, pomagają w ratowaniu żydowskich dzieci, biorą udział w akcjach małego sabotażu. Mimo wszystko narażają swoje życie. Zawieźli ich na Pawiak, tyle wiem. Wszyscy są oskarżeni o próbę zamachu i ukrywanie Żydów. Jak wy tak w ogóle mogłyście? Bez ostrzeżenia, bez słowa. Jakbyś coś zorganizował, to wiesz co? Synu, zrozum dziewczyny. To też jest prywatna sprawa. Tu chodzi o jej matkę. A teraz chodzi także o moją siostrę i twoją córkę, tak? W czasie wojny nie ma prywatnych spraw. Strzelali do niej? Nie. Skoro ją aresztowali, to mogą trafić tutaj. Nie trafią, przygotowałyśmy się. Jak? Ika ma fałszywy dowód, w razie czego miała się podawać za dziewczynę z Mokotowa. Zresztą ja też mam. Tajemnica. Czy wy macie Niemców za głupich? W życiu nie widziałem każdej podrobionego dokumentu. Do rana nic nie zrobimy. Musimy przeczekać. Może się gdzieś ukryła. Dlaczego w ogóle chcecie się narazić na taką akcję? Nie nadajecie się. Bo jestem kobietą. Zaufaj mi. Wiecie co? Wydaje mi się, że to był najtrudniejszy etap. Skończmy już to. Im szybciej, tym lepiej. Etap piąty. Nadchodzi apokalipsa. Większa niż się zdaje. Władza wolność zabiera, niszczy, a kraj się nie poddaje. Inwigilacja, kontrola, katusze, a ja się stąd nigdzie nie ruszę. Stan wojenny to są wielkie wyzwania. Razem trzeba dążyć do wolności, pokoju oraz pojednania. I'm
Wszędzie tylko wielki brat. Czuję, jakby dzień w dzień spoglądał mi prosto w oczy i widział o nich wszystko, co o nim myślę. Helikopter za oknem. Zapewne patrol milicji obserwuje, co robię. Niewykluczone, że obserwują tak każdego. Muszę być bardziej ostrożny. Nie. Nie! Ja tak dużo nie wytrzymam! Prędz wielkim bratem! Nieważne, co to napisałem, czy się powstrzymałem. Milicja myśli i tak mnie dopadnie. Popełniłem zbrodnię gorszą od każdej innej. Myśl o zbrodnie. Odpowiedzialności można unikać latami. Ale i tak człowieka dorwą. Ludzie po prostu znikają bez śladu, a dalsze życie wygląda tak, jakby ich nawet nigdy nie było na świecie. Jak zwykle, beznadziejny się na dzień. Niebo pokryte chmurami. W tych chmurach dużo się bało z kultury. Pomnik pychy, statua nienawiści. A teraz? To tylko zwykły barak postawiony na sztorc. Chciałbym się godnie pożegnać ze światem i z wami. Ludzie, ludzie, cisza! Antychryst stąpił na ziemię. Rozdzielił się na wszystkich. Na ciebie i na mnie samego. To była ostatnia stacja naszej męki. Jak łatwo zabić człowieka w dzisiejszych światach. Ludzie, dodajcie sił wszystkim, którzy idą wraz ze mną na całe opalenie. Ludzie, dodajcie sił! Thank you.
Poland is a beautiful country. My grandfather told me. Oh, there's my Beatrice. Hello, nice to meet. Chodźmy już, nie mamy czasu, mamy sporo zadań na najbliższy tydzień. Dziś jest sobota, zjemy razem kolację i odpoczniesz. Jutro spotkanie ze studentami, wywiad i kolacja. W poniedziałek całodniowe zwiedzanie miasta. Wtorek kolejne spotkanie, środa wyjazd do Krakowa. Czwartek Oświęcim. No przecież sam pan o to prosił. W weekend całodniowe warsztaty, w niedzielę wylot do domu. Oh, I don't my suitcase. Where is my suitcase? Where are my documents and clothes? Więcej panki nam nie trzeba. Najwidoczniej bagaż zniknął. Wszystko się znika, a później się pojawia. No, chodźmy już. Grudnia roku pamiętnego rozpoczął się okres stanu wojennego. 13 grudnia roku pamiętnego wrona napadła na Polskę z kraju sąsiedniego. 13 grudnia roku pamiętnego napadł wróg na Polskę z narodu własnego. It's 11 o'clock. I'll try and boring. Why is this phone not working? Excuse me, do you have a phone? What's a horrible country? Here. I come from London. Phones break. Tank outside. Close shops. Człowieku, ja cię nie rozumiem. Chodźmy ze mną, napijemy się i mi wszystko do pani wytłumaczy. Kobieta nas coś na pewno przygotowała. Święta to za jej pomagać. Człowieku, my tutaj mamy war. Teleranek zniknął. Stan wojenny wprowadzili. Karabiny. Granaty. Oh my God! Big fish in the bathroom! To tylko karp świąteczny. Zaraz gołka trupie i po problemie. You kill? No co to za problem? Bierzesz takiego i... Dobra, zamówię ci taksówkę. No ale jeszcze w ogóle jakieś są. Thank you. Excuse me.
13 miesięcy. Żywo, panie, żywo. No, idź pan już. Niech lepiej tu nie wraca, tu się źle dzieje. Do widzenia. Ja to już dłużej nie wytrzymam. Wyciągnij ten ostatni klocek i zakończmy już tę psychiczną grę. Masz, czytaj. Dobra, czytam. Świat jest pełen nienawiści. Przed wami już ostatni etap. Gra w obliczu zagłady. Co? Swojego końca nie ma. Jak to nie ma? Nawet w XXI wieku mamy do czynienia z wieloma aspektami zagrożenia. Niemal każdego dnia dowiadujemy się o katastrofach na całym świecie. Przez katastrofy naturalne, hejt, głód, ubóstwo, wojny, terroryzm, epidemie, życie traci miliony ludzi. Nasza wolność jest ograniczona przez drugiego człowieka. To my sami stwarzamy sobie problem. Musimy więc skończyć z nienawiścią, by móc cieszyć się z bezpieczeństwa, szczęścia i wolności. Sekretem szczęścia jest wolność, a sekretem wolności jest odwaga. Najlepszą drogą do postępu jest droga wolności. Lepiej umrzeć w walce o wolność, niż być więźniem przez całe życie. Wolność oznacza możliwość bycia tym, kim nigdy nie myśleliśmy, że będziemy. Wolność, która ma jakieś granice, przestaje być wolnością. Chcielibyśmy, aby każde ludzkie życie było czystą, przejrzystą wolnością. Wolność to wśród cięcia górnych mur, poprzez każdy ból.